Pan powołał go w szczególnym momencie do siebie. Powołał go w Wigilię Niedzieli Palmowej, Niedzieli Męki Pańskiej. Po godzinie 17, kiedy tu w parafii i w naszych parafiach odprawiał się msze święte, on odchodził do domu Ojca. Miał ogromną chęć życia. Jeszcze w ostatnich dniach ksiądz biskupowi nam, kapłanom, mówił, że Wielki Czwartek to nie będzie mógł przewodniczyć liturgii, ale chociaż na krześle usiądzie i będzie sprawował mszę świętą. Tym razem Marku tę Eucharystię będzie sprawował już razem z Chrystusem, przy Jego ołtarzu. Ksiądz Marek był człowiekiem wielu zainteresowań i aktywności. Spory do żartów, w sprawach zasadniczych, niezwykle pryncypialnych, przez co czasem źle rozumiany. Pod pozorną szorstkością krył się niezwykle wrażliwy człowiek. Napracował się. I trudno mu było. Pamiętam już minione lata, jak zmagał się z chorobą, ale nigdy nie ustawał. Wcale z taką wielką gorliwością przezwyciężał ten krzyż choroby i duszpasterzował i tutaj odnawiał Kościół i otoczenie. I te wszystkie dobre uczynki jego idą dziś za nim. Kierują z głębi serca płynące wyrazy współczucia dla Pani Krystyny, mamy księdza Marka i jego sióstr, Hani i Kasi. Kierują wyrazy współczucia, ale i słowa podziękowania za księdza Marka. A tutaj w Ewangelii była uśrodzona parafia po księdzu Bazeli. Kiedy przyjechał, nie miał gdzie mieszkać. Podłogi były zerwane. Nie było sufitu, wszystko trzeba było naprawić na plebanii, by tam zamieszkać. A jednak nie wystraszył się tego, podjął się tego zadania. A kiedy miał już gdzie mieszkać, myślał też o tym, żeby odnowić tę świątynię. Jeszcze nie tak dawno, księży Marku, odwiedziły się nie w urzędzie. Wówczas to ustalaliśmy wstępny plan obchodów 3 maja. Zapytałeś o zdrowie syna, o rodzinę. Bardziej myślał o innych niż o sobie. Nawet w czasie, kiedy Pan Bóg doświadczył go cierpienia, nie mówił o tej chorobie. Posiadał ksiądz Marek niezwykłą łatwość nawiązywania kontaktu z młodzieżą, co przekładało się na liczbę ministrantów przy ołtarzu. Dziękujemy Ci za każde dobre słowo. Za słowa krytyki, jakie wielokrotnie wypowiadałeś, wierzymy, że wszystko to robiłeś do naszego dobra. Byśmy każdego dnia